Jeżeli zadanie drugie i zadanie pierwsze masz już za sobą, to przejdźmy teraz do zadania trzeciego. I popatrzmy, jakie tutaj mamy polecenie. Wyznacz wartość liczbową podanych wyrażeń dla x równego 1, 2 oraz y równego 2 trzecie. I mamy tutaj tym razem tylko dwa przykłady. Popatrzmy na podpunkt A i tu będziemy mieli 2x do potęgi drugiej objąć 3y do potęgi trzeciej. I tutaj również pamiętaj o tym, że 2x kwadrat to jest dokładnie to samo co 2 razy, tu bez nawiasu, jeszcze to jest dokładnie to samo co 2 razy x do potęgi drugiej, natomiast minus 3x do potęgi trzeciej to jest dokładnie to samo co minus 3 razy y do potęgi trzeciej. No i teraz popatrzmy dalej, co tutaj możemy zapisać. Dalej po znaku równości po punkcie A możemy zapisać, że uzyskujemy tutaj 2 razy 1 druga do potęgi drugiej. I tu jest kluczowa sprawa, ponieważ tą liczbą ułamek musimy wziąć w nawias. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy ułamek zwykły, który podnosimy do potęgi drugiej, jeżeli ten ułamek zwykły jest w nawiasie, to oznacza, że my do potęgi m musimy podnieść zarówno licznik, jak i mianownik. To znaczy, że tutaj będziemy do potęgi drugiej podnosić zarówno jedynkę, jak i dwójkę. Natomiast gdybyśmy tego nawiasu nie zapisali, a zapisali takie potęgowanie w taki sposób, to w tym zapisie oznacza, czy ten zapis oznacza, że my do potęgi m podnosimy tylko licznik. W związku z powyższym, znowu, tak samo jak w zadaniu drugim, kluczowy jest nawias. No i zapiszmy dalej, że będziemy mieli minus 3 razy, y jest równe 2 trzecie, tutaj również pamiętamy o nawiasie i podnosimy do potęgi trzeciej cały ułamek. No i teraz popatrzmy, bardzo ważna sprawa. Będziemy mieli 1 drugą do potęgi drugiej i 2 trzecie również do potęgi, tym razem trzeciej. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy takie działania, jakie mamy, czyli mnożenie, odejmowanie, znowu mnożenie, tutaj dwa razy potęgowanie, to pamiętaj o tym, że największym priorytetem jest tutaj potęgowanie. I potęgowanie musimy wykonać w pierwszej kolejności. Wyznaczymy sobie teraz wartość liczby 1 druga do potęgi drugiej. Czyli tu będziemy mieli 1 do potęgi drugiej nad 2 do potęgi drugiej. 1 do potęgi drugiej to jest to samo co 1 razy 1. Możemy to sobie tutaj zapisać, 1 razy 1. A 2 do potęgi drugiej to jest to samo co 2 razy 2. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj 1 czwartą. Dlatego po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy tutaj 2 razy 1 czwarta. Odjąć 3 razy. No i teraz wyznaczymy sobie wartość tego wyrażenia. Czyli mamy 2 trzecie do potęgi trzeciej, co oznacza, że do potęgi trzeciej podnosimy zarówno licznik, jak i mianownik. 2 do potęgi trzeciej to jest to samo co 2 razy 2 razy 2, a 3 do potęgi trzeciej to jest to samo co 3 razy 3 razy 3. No i popatrzmy, 2 razy 2 to jest 4 i 4 razy 2 to jest 8. W związku z powyższym w liczniku zapisują 8. W mianowniku mamy natomiast 3 razy 3 to jest 9 i 9 razy 3 to jest 27. Czyli 2 trzecie do potęgi trzeciej to jest 8 dwudziestych siódmych. No i tutaj sobie zapiszemy, że mamy 8 dwudziestych siódmych. I teraz co my możemy tutaj w tym miejscu zrobić? Możemy oczywiście skrócić. Możemy skrócić dwójkę z czwórką, dzieląc i dwójkę, i czwórkę na dwa. Czyli tu uzyskujemy 1, a tu w mianowniku uzyskujemy dwójkę. Czyli po znaku równości zapisujemy, że uzyskujemy 1 razy 1 druga. Skrócenia też możemy dokonać w tym miejscu. Skrócimy sobie trójkę z liczbą 27, dzieląc jedno i drugie na 3. 3 dzielone na 3 to jest 1, a 27 dzielone na 3 to jest 9. Dlatego możemy zapisać, że uzyskujemy minus 1 razy 8 dziewiątych. No i teraz popatrzmy. 1 razy 1 druga to jest 1 druga, czyli tutaj zapiszmy 1 druga, a minus 1 razy 8 dziewiątych to jest minus 8 dziewiątych. I teraz popatrzmy, co się zadziało w tym miejscu. W tym miejscu uzyskaliśmy odejmowanie ułamków zwykłych
o różnych mianownikach. Czyli wypadałoby w gruncie rzeczy doprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. W tym celu możemy zastosować pewien schemat. Popatrzmy, jeżeli mamy ułamki zwykłe o różnych mianownikach, które do siebie dodajemy lub które od siebie odejmujemy, to taką sumę lub taką różnicę możemy zapisać w postaci jednego ułamka zwykłego w taki sposób, że mianowniki przez siebie mnożymy i wynik mnożenia tych dwóch mianowników zapisujemy w mianowniku tutaj, natomiast tu w liczniku będziemy mieli ten licznik razy ten mianownik, czyli symbolicznie będzie to zapisane jako A razy D, plus lub minus, w zależności od tego, czy te ułamki do siebie dodajemy, czy je odejmujemy od siebie, ten licznik razy ten mianownik. Czyli tu będziemy mieli C razy B. I teraz ten schemat, który ja tutaj zapisałam na niebiesko, na górze, zastosujemy do objęcia tych dwóch ułamków. I zapiszmy sobie kreskę ułamkową i w mianowniku zapisujemy, że mianowniki mnożymy, a tu w liczniku zapiszemy sobie ten licznik razy ten mianownik, czyli będziemy tutaj mieli 1 razy 9 objąć, ten licznik razy ten mianownik, czyli 8 razy 2. W kolejnym kroku tutaj oczywiście musimy wykonać te trzy mnożenia, czyli musimy wiedzieć, że to jest 1 razy 9 minus 8 razy 2 oraz 2 razy 9. Jeżeli chodzi o licznik, no to 1 razy 9 jest równe liczbie 9, natomiast minus 8 razy 2 to jest liczba, która jest równa liczbie minus 16. Natomiast 2 razy 9 jest równe liczbie 18. W kolejnym kroku musimy tutaj odjąć te liczby. 9 odjąć 16. 9 odjąć 16 jest równe liczbie minus 7, 18, czyli mianownik zostaje bez zmian. Czyli tu moglibyśmy zapisać, że uzyskujemy po prostu minus 7 18. Z takim czy z takim ułamkiem już niewiele dalej nic zrobić nie możemy. Nie możemy go w żaden sposób skrócić. W związku z powyższym pozostawiamy go w takiej formie, w jakiej on jest. Czyli widzimy, że wartością tego wyrażenia dla tych liczb jest liczba minus 7 18. I w kolejnym kroku przejdziemy do wyznaczenia wyrażenia spod punktu B, czyli 1 druga do potęgi trzeciej dodać 2 trzecie y do potęgi drugiej. No i tutaj również należy pamiętać, że 1 druga x do potęgi trzeciej to jest dokładnie to samo co 1 druga razy x do potęgi trzeciej oraz 2 trzecie y do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 2 trzecie razy y do potęgi drugiej. W związku z powyższym, tutaj po znaku równości mogę zapisać, że my uzyskujemy 1 druga razy 1 druga do potęgi trzeciej dodać 2 trzecie razy 2 trzecie do potęgi drugiej. No i tutaj znowu należy pamiętać, że mamy mnożenie, potęgowanie, dodawanie, mnożenie i potęgowanie. W związku z powyższym znowu kluczowa sprawa. Pamiętajmy o tym, że potęgowanie ma w tym przypadku najwyższy priorytet. W związku z powyższym najpierw wyznaczymy wartości tutaj tych potęg. Pamiętajmy, że podnosimy całe ułamki do potęgi najpierw trzeciej, potem drugiej, czyli stosujemy ten wzór, który zapisałam w tym miejscu. Dlatego po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy 1 druga razy 1 do potęgi trzeciej nad 2 do potęgi trzeciej dodać 2 trzecie razy 2 do potęgi trzeciej nad 3 do potęgi trzeciej. Ja oczywiście tutaj to zapisałam tak jak widzisz, natomiast wcale nie ma takiego obowiązku. Mogłeś od razu wyznaczyć wartość tej potęgi i tej potęgi w pamięci, jeżeli umiesz to zrobić. Jeżeli natomiast masz wątpliwości, no to oczywiście warto sobie to w ten sposób zapisać. Dobrze, zapiszmy w takim razie po znaku równości, że mamy 1 drugą razy. No i teraz popatrzmy, tutaj mamy 1 do potęgi trzeciej. 1 do potęgi trzeciej jest równe 1, dlatego tutaj 1 zapisuję. Natomiast w tym miejscu mamy 2 do potęgi trzeciej. No chociażby z tych obliczeń wiemy, że 2 do potęgi trzeciej jest równe liczbie 8. W związku z powyższym tu zapisuję 8. Dalej przepisuję plus 2 trzecie razy. No i tu mamy 2 do potęgi trzeciej. A no właśnie, ja tutaj widzę, że ja się rozpędziłam.
potęgi, oczywiście tu nie powinno być 2 do potęgi trzeciej, tylko oczywiście do potęgi drugiej. Dlaczego? No bo tutaj jest do potęgi drugiej, więc ja już to szybciutko poprawiam, czyli będziemy mieli tutaj 2 do potęgi drugiej nad 3 do potęgi drugiej. No i teraz bardzo ważna lekcja z tego mojego błędu, który tutaj się zadział. Tak naprawdę ja tutaj popełniłam błąd z pośpiechu i pamiętaj o tym, że ty też tego typu błędy z pośpiechu możesz robić. Zwłaszcza pilnuj się z takimi błędami podczas sprawdzianów, kartkówek i egzaminu ósmoklasisty. Dlatego, że jeżeli ja bym teraz na tym etapie nie zwróciła uwagi, że ja tutaj dałam zły wykładnik, to ja bym pociągnęła dalsze rozwiązania z błędem. A to by się wiązało z tym, że najpewniej nie dostałabym maksymalnej liczby punktów, tylko te punkty gdzieś tam byłyby obcięte, a to przełożyłoby się później na ocenę, czy to ze sprawdzianu kartkówki, czy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Bardzo wiele osób, które zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc na zajęciach indywidualnych, mają problemy nie z tym, że nie rozumieją matematyki, tylko właśnie z tym, że robią takie głupie błędy, takie lub podobne w stosunku do tego, co ja zrobiłam przed chwilą. No ale nic. Przejdźmy dalej do rozwiązania zadania. Mamy tutaj plus 2/3, co ja zapisałam już w tym miejscu, razy. I teraz wyznaczymy sobie wartość tego ułamka. 2 do potęgi drugiej jest równe liczbie 4, bo to jest to samo co 2 razy 2. Natomiast tutaj mamy 3 do potęgi drugiej, to jest to samo co 3 razy 3, czyli 9. No i teraz popatrzmy, co robimy dalej. O tyle, o ile tutaj w tych miejscach mogliśmy skrócić, tutaj już nie mamy czego skracać, w związku z powyższym musimy po prostu te ułamki przez siebie przemnożyć. W jaki sposób? Jeżeli mnożymy ułamki zwykłe przez siebie, no to mnożymy licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. W związku z powyższym takie zapisy, jakich ja dokonałam tutaj, są jak najbardziej matematycznie poprawne. I teraz wyznaczamy wartość. 1 razy 1 jest równe liczbie 1, w związku z powyższym 1 zapisuję. I 2 razy 8 jest równe liczbie 16, stąd 16 w mianowniku dodać. Od razu rysuję kreskę ułamkową. No i tu mamy 2 razy 4. 2 razy 4 to jest 8. I tutaj mamy 3 razy 9, to jest 27. I co my możemy zrobić dalej? No oczywiście w dalszym kroku możemy tutaj zastosować, czy powinniśmy zastosować ten schemat, dlatego że uzyskaliśmy tutaj dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach. Czyli zgodnie tutaj z tym schematem pomnożymy przez siebie tutaj ułamki, mianowniki, czyli będziemy mieli w mianowniku 16 razy 27, a w liczniku 1 razy 27 dodać 8 razy 16. 1 razy 27 jest równe liczbie 27, natomiast tutaj na boku pomnożymy 16 razy 8. Tylko ja tę ósemkę zapiszę bardziej tutaj pod szóstką. No to policzmy sobie zatem w takim razie, ile to jest 16 razy 8. I teraz tak, tu będziemy mieli w tym miejscu 8 razy 6, czy tam 6 razy 8, bo mnożenie jest zamienne, możemy tak to zamienić. To jest 48, w związku z powyższym tutaj zapisuję ósemkę, 4 dalej. W kolejnym kroku mamy 8 razy 1. 8 razy 1 to jest 1. To jest 8, oczywiście nie 1, tylko 8. No i do 8 musimy dodać tutaj tą czwórkę. 8 dodać 4 jest równe liczbie 12. To oznacza, że 8 razy 6, czy 8 razy 16, czy 16 razy 8, to jest dokładnie to samo co 128. Dlatego tutaj zapiszemy sobie plus 128. W kolejnym kroku przemnożymy tutaj te dwie wartości przez siebie, czyli 16 razy 27. I będziemy mieli 6 razy 7. To jest liczba, która jest równa liczbie 42, dlatego dwójką zapisuję tutaj, 4 dalej. Dalej mamy 7 razy 1. 7 razy 1 to jest 7, no i do 7 musimy dodać jeszcze 4. 7 plus 4 to jest 11, dlatego 11 zapisuję tutaj. W kolejnym kroku mamy 2 razy 6. 2 razy 6 to jest 12, więc dwójką zapisuję w tym miejscu 1 dalej. No i 2 razy 1 to jest 2, plus 1 to jest 3. Dlatego trójkę zapisuję tutaj i teraz dodaję te liczby.
Do tej dwójki ja nie mam czego dodać. W związku z powyższym po prostu przepisuję. W kolejnym kroku mamy 1 plus 2. To jest 3, dlatego trójkę zapiszemy tutaj. No i 1 plus 3 to jest 4. To oznacza, że 112 plus 32, no może inaczej, może nie tyle co 112 plus 32, co 16 razy 27, to jest liczba, która jest równa liczbie 432. I taką wartość tutaj zapisujemy w mianowniku. W kolejnym kroku oczywiście to, co musimy zrobić, to jest dodanie tych dwóch liczb do siebie. Również dodamy je pod kreską, czyli 128 dodaję do liczby 27. No i teraz popatrzmy w takim układzie, co nam tutaj wyjdzie. Mamy 8 plus 7. To jest liczba, która jest równa liczbie 15, więc prądką zapisuję tutaj 1 dalej. 1 plus 2 to jest 3, 3 plus 2 to jest 5, więc tutaj będziemy mieli piątkę. No i teraz jedynki nie mam do czego dodać, w związku z powyższym tutaj będziemy mieli po prostu jedynkę. Czyli widzimy, że 128 plus 27 to jest 155. Dlatego liczba 155 to będzie wartość, która będzie stała w liczniku. Mianownik pozostaje bez zmian. I w gruncie rzeczy tę liczbę możemy pozostawić dokładnie w takiej postaci, w jakiej ona się znajduje. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, które zamieszczam na kanale Matematyka Ilona Bednarska.